Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, moi drodzy, odcinek z testowania klas na serwerze derpmc.pl. I tak, moi drodzy, dzisiaj testujemy kolejną klasę i będzie to klasa, uwaga, uwaga, klasa Alchemik, czyli efekty miksturek zakupionych u sklepikarza działają o 100% dłużej. Tak, 100% dłużej kosztuje to, moi drodzy, aż 15 tysięcy monet. To nie jest mało, to jest dużo, ale na stać kupujemy, mamy alchemika. Tak, już mamy go założonego, tak, bierzemy alchemika. I pogadamy sobie podczas gierki na temat alchemika, ale jeszcze to teraz na wstępie. Zostawcie łapkę w górę, bo łapki bardzo fajne są w tej serii, ponieważ ja tutaj muszę grać dużo, żeby te monety zdobywać, nie? Żeby mi starczało co do kolejnego odcinka, więc byłbym wdzięczny, jeżeli byście mnie nagrodzili tą łapką w górę. I suba, bo już tak mało osób zostało do 2000, a bardzo chciałbym wbić 2000 przed końcem, przed początkiem wakacji. Ale miło by było, jakbyście zostawili teraz jeszcze suba i będzie fajnie. A i moi drodzy, zapraszam też na Instagrama, jeżeli jesteście chętni, to zapraszam bardzo serdecznie mojego Instagrama. Coś mi będzie bardzo miło i w ogóle i lecimy już na arenę, w której wam opowiem coś o tej klasie Alchemik oraz powiem wam, czy warto, czy nie warto, czy jest fajna, czy nie jest fajna. No moi drodzy, jesteśmy już na arenie i pierwsze co od tej klasy, nie mamy mojej ulubionej klasy, czyli rycerza, więc musimy sobie kupywać nasze rzeczy tutaj po kolei, czyli buty i to żelazne trzeba kupywać, więc to jest akurat minus, ale jak sobie już to kupimy, to mamy fajne ulepszenie, ponieważ będziemy mieli jakby... No, zobaczcie w sobie zaraz. Jakby klasa Alchemik moim zdaniem przydaje się w późniejszym etapie gry, tak szczerze, tak w ciut późniejszym tym etapie, kiedy więcej będziemy się tak naprawdę bić na potki i będzie taki, wiecie, totalnie ostateczny etap. Dobra, tutaj do nas idzie Adamowy 89 i trzeba by było kolegę tutaj wyjaśnić, bo tutaj, no, nie, kolega do mnie idzie, a nie wiem, co on sobie myśli generalnie, więc... Spadł, dobra. Spadł, więc gościa szybciutko eliminujemy. Tylko zniszczymy mu tutaj beda, jest git. No i się bijemy z Adamowym. I gościu nie żyje, dziękuję bardzo serdecznie. Gość jest wyeliminowany, ale wracając. Co nam daje w ogóle ta klasa? Ta klasa nam daje, tak jeszcze teraz mówiąc, po prostu jak używamy sobie miksturek, nie? Używamy sobie miksturek skakania tego, to działają one dwa razy dłużej. Czyli jeżeli kupimy jedną miksturkę do na przykład speeda, to zamiast trwać tam chyba 30 sekund, będzie trwała minutę. Co na tym oszczędzamy? Oszczędzamy na tym na pewno, moi drodzy, emeraldy. Więc jakby tutaj oszczędzamy emeraldy, na rycerzu oszczędzamy golda, więc tą klasę jakby nie jest jakaś strasznie OP, ale i tak oszczędzamy te parę pięknych emeraldów, czyli zamiast mamy jakby dwa w jednym. O, kupując jedną miksturkę, mamy jakby dwie miksturki i to jest w sumie takie... Nawet w miarę OP bym powiedział, takie nawet w miarę OP, ale też nie jakoś strasznie, wiecie, że to nie jest takie, że macie to i wygrywacie każdą grę, ale jest to przydatne i bardzo fajne. W ogóle zauważyłem teraz, że gram bez patyka teleportacji, no ale ciul z tym w sumie, ciul z tym, moi drodzy, ciul z tym patykiem teleportacji. W ogóle tam jest zielony i zielonemu można zaraz beda w sumie, albo nawet teraz zniszczyć, albo dobra, nie bądźmy hamami, grajmy na razie sobie grzecznie, na spokojnie. Ja chciałbym sobie tutaj te kupić rzeczy, tylko... Albo dobra, nawet bez beda wygramy, bo potki najczęściej się używają, gdy już się nie ma beda, tak w sumie, tak. Tego co zauważyłem, to naprawdę na potki już się gra na emeraldy, kiedy już tego beda nie ma, ponieważ jakby wtedy... no, po co nam? Po co? Bo nie wracamy... do naszej bazy, tylko już latamy sobie po środku, już wiecie, jakby takie YOLO, takie totalne YOLO jest wtedy, więc dobra, spróbujmy jeszcze do siebie wrócić, jeżeli się uda. I tak, gram ludzie bez patyka, bo chcę wam też pokazać w tej serii, że no da się grać bez gadżetów, jakby bez gadżetów też ludzie da się wygrać. To, że ktoś ma patyk czy coś, nie znaczy, że jesteście gorsi. Jesteście też super i możecie wygrać, ale trzeba się skupić i mieć skilla jakiegokolwiek chociaż. No albo farta, to jest w sumie ewentualnie, no... Fart też się, moi drodzy, przyda. Dobra, zbierzemy sobie trochę tutaj emeraldów, tak, no 4 by się chociaż przydały do mojego planu, bo chciałbym kupić butki i żeby wam pokazać jeszcze, chciałbym do tego kupić potki. Dobra, został nam kolega niebieski. Niebieski jest tam, dobra. Wracamy teraz do siebie tutaj, hop, hop, hop. Kupujemy butki i kupujemy potki. Ja zawsze kupuję mikstura skoku i mikstura prędkości. I mamy tu efekty. Zaraz sprawdzimy w sumie na ile. Weźmiemy sobie jeszcze TNT. To weźmiemy. No i chyba możemy lecieć powoli do gościa, nie? No i te potki jakby działają nam razy dwa dłużej. Czyli normalnie nie dam ręki uciąć, ale chyba trwają około 30 sekund. Czyli teraz będziemy mieli minutę efektu. A minuta efektu to jest w sumie bardzo dużo, nie?
minuta efektu nam daje nawet w miarę fajną przewagę, więc wow, to jest bardzo fajne. Dobra, idziemy sobie tutaj do kolegi. Więc jeszcze tak wracając, jakbym ocenił tą klasę Alchemik? Jest fajna, jakby oszczędzamy na niej, za jedną podkę oszczędzamy jakby jednego emeralda tak naprawdę, bo byśmy musieli kupić wtedy dwie podki. Więc klasa, jak dla mnie takie opatrz jest przedłużony o 100% dłużej, czyli nawet mamy półtorej ludzie minuty. Wow, to jest mega dużo. Patrzcie, dobra, teraz możemy się z gościem pobawić. Nawet tutaj gościa tyk. Gościu nie wie, co się dzieje. Dobra, wyjaśniamy gościa i powiem tak. Mega fajna klasa, mega fajne rzeczy. I mi się to podoba, wygraliśmy gierkę. Ja wam dziękuję za odcinek. Klasa bardzo, bardzo, bardzo fajna i polecam.